Pierwsza połowa nie była szczęśliwa dla drużyny UKSP CM. W początkowych minutach spotkania zawodniczki traciły 4 punkty do rywalek. 7 minut później przewaga warszawianek wzrosła do 8-3. Kościerskim szczypiornistkom udało się w części odrobić straty i zakończyły pierwszą połowę wynikiem 9-12. Po zmianie stron kościerskie zawodniczki zdobyły 5 bramek z rzędu, co pozwoliło im objąć prowadzenie 14-12. Niestety, dobra passa nie trwała długo, ponieważ do końca spotkania kościerzyniankom udało się zdobyć tylko 3 bramki. Wykorzystały to warszawianki, które ostatecznie zwyciężyły 20-17. Dariusz Męczykowski, trener i menedżer drużyny, zaznaczył, że mecz był dobry, jednak zawodniczkom zabrakło skuteczności. Jeżeli nie ma skuteczności, myślę, że ona na poziomie była 30%, zobaczymy, obliczymy, to wtedy się meczów nie wygrywa, jednak decyduje o tym, kto rzuca więcej bramek. Mecz dobrze w obronie, dziewczyny grały, dobrze wyprowadzały kontry, ale w samej końcówce, kiedy trzeba było strzelić bramkę, to z samych skrzydeł było 11 w pierwszej połowie nierzuconych, a w drugiej jeszcze z kontry sam na sam nie rzuciły dziewczyny. To głównie zadecydowało. Dziewczyny zagrały całkiem przyzwoity mecz, a skuteczność to była na poziomie, można powiedzieć, takiego zespołu na dwójkę. Brakuje nam ciągle tej drugiej linii. Dzisiaj ewidentnie brakuje Asi Kozłowskiej, brakuje Asi Klin. To jednak są dwie podstawowe, wysokie zawodniczki. To jest właśnie to, co zawiodło. Następny mecz UKSP CM 5 kwietnia. Kościerzynianki zmierzą się wtedy z MMKS Jutrzenka Płock.